rozbierała się w sieci, straciła pracę w policji, rośnie liczba urodzeń dzieci, fatalny wypadek motocyklisty. Wysoką cenę zapłaciła policjantka za błędy z młodości. Kobieta została wydalona ze służby po tym, jak okazało się, że w przeszłości rozbierała się do kamery internetowej. Za erotyczne filmy internauci płacili wirtualną walutą. Funkcjonariuszka pracowała w komendzie miejskiej w Opolu. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak ktoś odkrył, czym w sieci zajmowała się kobieta. Policjantka przyznała przełożonym, że rozbierała się przed kamerą. W związku z tym komendant zdecydował o jej wydaleniu ze służby. Tragedia w Kadłubie pod Strzelcami Opolskimi. Kierujący smartem 16-letni chłopak zderzył się z 22-letnim motocyklistą. Mężczyzna doznał ciężkich obrażeń głowy i tułowia. W stanie krytycznym został przetransportowany do szpitala klinicznego w Opolu. Około 1 miliarda złotych przyjęły opolskie rodziny w ramach programu 500+. Właśnie mijają 2 lata od jego uruchomienia, co zostało podsumowane na specjalnej konferencji. Program przyczynił się do wzrostu ilości urodzeń i zmniejszył ubóstwo. W ciągu ostatniego roku w regionie urodziło się ponad 9150 dzieci, czyli o 1000 więcej niż rok wcześniej. Polskim rodzinom z tytułu programu 500+ po prostu jest lepiej. Beneficjentami programu są nie tylko rodziny wielodzietne, ale także matki wychowujące dzieci samotnie. Rząd zapowiedział właśnie utrzymanie programu w kolejnych latach, a nawet jego rozszerzenie. Sąd Okręgowy w Opolu wydał wyrok, w którym uznał, że Roman Kołbuc nie nawoływał do nękania polityków Patryka Jakiego, Arkadiusza Wiśniewskiego i Adriana Czubaka. Sprawa została umorzona. Prokuratura oskarżyła działacza Zdobrzenia Wielkiego o nękanie po tym, jak na Facebooku upublicznił numery komórek do opolskich polityków. Sąd uznał, że Kołbuc nie nawoływał do nękania tych osób. Brak jest zasadnych podstaw do stwierdzenia, iż oskarżony publicznie nawoływał do popełnienia występku polegającego na uporczywym nękaniu. Wcześniej wszyscy trzej włodarze poinformowali, że nie chcą ścigania działacza Zdobrzenia Wielkiego. Sprawa była jednak prowadzona z urzędu. W Sądzie Okręgowym w Opolu ruszył także proces 31-latka z Brzegu, który oskarżony jest o usiłowanie zabójstwa 42-letniej kobiety, a także kradzież. Ugodził ją nożem kuchennym, powodując u pokrzywdzonej liczne obrażenia ciała. Sprawa toczy się za zamkniętymi drzwiami. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie. W związku z przyjęciem przez ministrów i wiceministrów w rządzie sowitych premii, politycy Platformy Obywatelskiej zorganizowali akcję billboardową, którą nazwali konwojem wstydu. W sprawie głos zabrał prezes PiS Jarosław Kaczyński, który nakazał ministrom oddać pieniądze na cele charytatywne. Krótko mówiąc, będzie w tej chwili dużo, dużo skromniej. Wiceminister Patryk Jaki oddał już połowę swojej nagrody, zapowiedział, że to samo zrobi z resztą. Bukmacherzy nie wierzą, że przebudowa dróg w rejonie dworca Opole Wschodnie zakończy się w 2020 roku. Zaczęli właśnie przyjmować zakłady specjalne. Każdy, kto obstawi 100 zł na to, że miastu jednak uda się dotrzymać terminu, wygra 237 zł. Wysoki kurs to zapewne efekt sporu z ekologami w sprawie inwestycji. Na zakończenie chcieliśmy Państwu pokazać żmiję zygzakowatą, którą wypatrzył nad Jeziorem Turawskim opolski podróżnik Przemysław Supernak. Wąż wygrzewający się w słońcu to znak, że to już naprawdę wiosna. To wszystko na dziś. Do widzenia.